Gdynia, młody polski port na Bałtyku, rośnie i rozwija się z dnia na dzień. Święto Narodowe 3 maja stało się manifestacją serdecznych uczuć dla armii. Oddziały wojskowe przygotowują się do defilady na polu mokotowskim. Serdecznie powitani przez naczelnego wodza, mali Poleszucy byli następnie podejmowani przez polski Biały Krzyż na tarasie jednej z kawiarni stolecznych czekoladą Fuksa i lodami Pingwin. Pracownicy zakładów południowych Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli w dniu 3 maja ofiarowali armii chałupice wykonane rękami polskich robotników z polskich surowców. Chociaż budujecie